Dzień dobry, Paweł Kasprzak. Komentarz dnia dla Obywateli News. Ten cokolwiek wstrząsający sposób. Rozpoczynamy nowy cykl i ten cykl jest zamierzony w takim czasowym horyzoncie, który się zamyka wyborami w 2023 roku, więc może na wstępie dwa słowa dlaczego. Ponieważ chodzi o wybory w 2023 roku, to tych codziennych komentarzy mamy szansę nagrać 1000, bo tyle mniej więcej dni zostało nam do tego czasu. I intencja jest taka mianowicie, że każdy z tych mijających dni mija bez odpowiedzi na pytanie, ile na przykład będzie list wyborczych w 2023 roku, jedna, czy może cztery, bo mamy cztery znaczące ugrupowania opozycyjne, wliczając w nie również stowarzyszenie i zakładano właśnie partię Szymona Hołowni. Z czym w tych wyborach wystartujemy, z jakim programem, z jaką wizją Polski być może, albo z jaką obietnicą wyborczą dla złaknionych obietnic wyborców, tego nie wiemy. I nie wiemy tego przede wszystkim, co ma nam zapewnić tym razem dla odmiany zwycięstwo. A próbie odpowiedzi na to pytania ma służyć ten właśnie taki obywatelski komentarz, obywatelskie spojrzenie na bieżącą politykę. Ono jest inne niż spojrzenie tradycyjnych mediów i spojrzenie typowo prezentowane przez zawodowych polityków. No dobra, dziś mamy 9 października i bieżące wydarzenia znaczy przede wszystkim pandemia koronawirusa. No i te wyniki, 4739 zakażeń zanotowanych dzisiaj, 4280 infekcji wczorajszych. No to jest ponury pejzaż, nie skłaniający oczywiście do żartów. To bardzo poważna sytuacja, aczkolwiek nie wiemy, czy strategia obliczona na osiągnięcie tak zwanej stadnej odporności nie jest przypadkiem sensowna, na to wskazują doświadczenia Szwecji być może. Na temat jest gorący, dyskusyjny, no ale przede wszystkim związany jest z wiarygodnością decyzji podejmowanych w państwie, w naszym imieniu i decydujących o naszym bezpieczeństwie i o naszym życiu całkiem po prostu. Wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział o koronasceptykach z Konfederacji, którzy nie chcą nosić masek, że on szanuje różne poglądy, ale decyzje podejmuje rząd, tak się wyraził. Niedawno oglądaliśmy prezydencką debatę kandydatów na wiceprezydentów w Stanach Zjednoczonych i do niej chciałem się odnieść dzisiaj, w tym dzisiejszym komentarzu. Tam Kamala Harris zapytana, czy skorzystałaby ze szczepionek, gdyby się w Stanach Zjednoczonych pojawiły w ciągu najbliższego miesiąca, odpowiedziała, że gdyby to rekomendowali jej lekarze, to z całą pewnością jako pierwsza ustawiłaby się w kolejkach. Natomiast gdyby te szczepionki proponował Donald Trump, to ona, Kamala Harris, nie skorzystałaby z nich nigdy. No i właśnie, panie premierze Morawiecki, liczy się przede wszystkim to, że wam nikt nie wierzy, kiedy podejmujecie w naszym imieniu te decyzje. Poważne pytanie, które należałoby w tej sytuacji w Polsce zadać, jest takie, czy w ogóle komukolwiek z polityków, w tym komukolwiek z polityków opozycyjnych, ludzie w Polsce byliby w stanie w tej krytycznej sytuacji, przy konieczności podejmowania bardzo trudnych decyzji i bardzo trudnych wyborów, czy komukolwiek Polacy byliby w stanie uwierzyć. Z tym pytaniem zostańmy na chwilę i cofnijmy się do amerykańskiej debaty i sytuacji w Stanach, bo tam, w tamtejszej dojrzalszej demokracji ludzie ćwiczą rzeczy, które w Polsce nierzadko są jeszcze przed nami. Otóż w cieniu tej debaty, w cieniu swojej własnej hospitalizacji Donald Trump był łaskaw zerwać negocjacje dotyczące amerykańskiej tarczy antykryzysowej, tak to nazwijmy. Zrobił to w momencie dosyć szczególnym, w momencie, kiedy wszyscy właściwie amerykańscy eksperci zgodnie oceniają, że amerykańska gospodarka dotknięta przez kryzys pandemiczny i poddana bardzo wielu zagrożeniom, znalazła się w punkcie, takim bliskim punktowi bez powrotu, w którym już cofnięcie następstw tego kryzysu będzie trudne, o ile w ogóle możliwe. Eksperci, w tym finansiści z rezerwy federalnej, domagają się rządowej federalnej interwencji
w ciągu najbliższego miesiąca. Trump tymczasem oświadcza, że pakiet pomocowy dla amerykańskich obywateli i dla amerykańskiej gospodarki uruchomi nazajutrz po wygranych przez siebie wyborach. Skąd taki pomysł i skąd taka ocena prezydenta Donalda Trumpa? Czy ona wynika z tego, że mamy do czynienia z idiotą u władzy? No to jest jakaś część wyjaśnienia, niewątpliwie, ale nie całość. Chodzi po prostu o to, że no cóż, w tej polityce plebiscytarnej w Stanach Zjednoczonych, w tym starciu, o którym na przykład Michelle Obama mówi, że Amerykanie powinni głosować tak, jakby chodziło o życie. W tej sytuacji, która no właśnie na bardzo wiele sposobów przypomina polską sytuację, w tej sytuacji boju o wszystko, koronawirus i wszystko to, co wokół niego powinno być zrobione, jest po prostu przedmiotem politycznej wojny. Wojny na śmierć i życie, w której nie chodzi o zwalczenie epidemii, tylko chodzi po prostu o zwycięstwo. No, nie trzeba nikogo przekonywać, że w Polsce jest dosyć podobnie. Mamy za sobą podobną do obecnej amerykańskiej fazę tej wojny, bo mianowicie pierwszej fali epidemii towarzyszyły wybory, ostatnie z tych wyborów w dwuletnim sezonie wyborczym. Mówię oczywiście o wyborach prezydenckich. Pamiętamy nieudane wybory 10 maja i pamiętamy przeprowadzone równocześnie negocjacje dotyczące kolejnego terminu wyborów, tych w czerwcu i lipcu. W tej właśnie atmosferze rozegrała się pierwsza fala pandemii, i ona oczywiście zeszła na plan dalszy wobec politycznych emocji. Tuż po tych wyborach zajmowaliśmy się rozmaitymi rzeczami, w tym podwyżkami dla parlamentarzystów i ostatnio obroną zwierząt futerkowych. Dzisiaj, kiedy zbiera następna fala koronawirusa, opozycji, która jeszcze wiosną mogła stawiać twarde żądania, zamrożenia wszelkiej polityki, żądania poparte gestem, no nie pustym gestem, odmowy udziału w prezydenckich wyborach, w których można było po prostu nie wystawić kandydatów. Dzisiaj opozycja, nie mając żadnej z tych możliwości, może już tylko apelować, co nieśmiało robi, o to, by na przykład prezydent zwołał Radę Gabinetową w związku z kryzysem, taką Radę Gabinetową, w której inaczej niż w rządzie politycy opozycji mogliby po prostu uczestniczyć. No, pojawiają się równocześnie poza takimi apelami, na Facebooku można zwolna czytać coraz większą ilość tego typu komentarzy, takie rachuby mianowicie, że PiS na tym kryzysie się przewróci. I przed tym chciałbym przestrzec. Tego Polsce ani Polakom życzyć po prostu nie wolno. Nie należy mylić barw stref zagrożenia epidemicznego z barwami politycznymi. Strefa czerwona to nie jest taka, w której wygrywa Robert Biedroń, a strefa żółta to nie jest taka, w której wygra Szymon Hołownia. To są wszystko strefy bardzo konkretnych zagrożeń i bardzo wymiernych, dramatycznych strat. W historii ludzkości nigdy jeszcze nie było tak, że kiedy jakiś autorytarny reżim wali się w chaosie nędzy, kryzysu gospodarczego, chaosu o wojennej naturze, że z tego chaosu wyłania się jakikolwiek demokratyczny ład. Nie. Zawsze wyłania się znacznie gorsza tyrania. I chciałem wrócić do debaty amerykańskiej, tej, której świadkami byliśmy ostatnio, i do tych podobieństw i różnic między nami i Stanami Zjednoczonymi. Otóż w tej ostatniej debacie wystąpiła naprzeciw wiceprezydenta Mike'a Pence'a, wystąpiła Kamala Harris. Skąd tam się wzięła jako kandydatka na wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych? Otóż Kamala Harris była kandydatką w wyborach prezydenckich. Kamala Harris, zanim wzięła udział w debacie z Mike'em Pence'em, brała udział w szeregu debat pomiędzy różnymi kandydatami partii, na kandydatów partii demokratycznej. Ścierała się z Bernie Sandersem i między innymi z Joe Bidenem, u boku którego dzisiaj startuje. O tym, jakie dostała poparcie, zadecydowały nie deale w partyjnych gabinetach, one również, oczywiście, nie czarujmy się, ale zadecydowały przede wszystkim
głosy ludzi uczestniczących w amerykańskich prawyborach. Taka debata w Polsce się nie odbyła. Nie mamy programu, nie mamy politycznej woli zwycięstwa. Nie wiemy, po co mamy wygrywać i nie wiemy, co temu być może już bardzo niedługo zrozpaczonemu, zdezorientowanemu polskiemu społeczeństwu, pogrążonemu być może w nieszczęściu kryzysu popandemicznego i w nieszczęściu związanym z samą pandemią. Co takim ludziom i krajowi w takim stanie jest w stanie zaoferować jakieś polityczne, dające nadzieję i wiarygodne przywództwo? To jest jedna z miar różnic między dojrzałą demokracją amerykańską w kryzysie, równie poważnym jak nasz, ale dojrzalszą, a naszą demokracją. I to jest miara tego, co prawdopodobnie będzie musiało zostać zrobione przez te 1000 dni, które dzielą nas do wyborów w 2023 roku. Przez te 1000 dni, które są przed nami. Chciałbym zakończyć jakimś bardziej optymistycznym akcentem, ale ten nie jest specjalnie pesymistyczny. Kupę pracy przed nami, ale ona jest możliwa do wykonania. Byleby tylko, jak mówi tytuł tego cyklu, byleby tylko pracować głową. Daj Boże, bez dramatycznych wstrząsów. Do zobaczenia.